Pamiętacie jeszcze taki polski kryminał pod tytułem Odwilż? W 2022 roku pojawił się w HBO Max jako właściwie no ostatnia lokalna produkcja od HBO Europe przed tą wielką rewolucją, jaką była zmiana właściciela stacji HBO? No i ogłoszeniem, że HBO Europe czy HBO Polska nie będzie już produkować więcej seriali. Co jak wiemy, no ostatecznie okazało się nie do końca prawdą, ponieważ Max produkuje i to sporo, no ale dla tam. Tego HBO, Odwilż była faktycznie takim, powiedziałabym, symbolicznym pożegnaniem z epoką śladnąc świateł, czy epoką Watachy, na tyle zresztą udanym pożegnaniem, że tuż przed cięciami zlecono wyprodukowanie drugiego sezonu, który właśnie teraz, 23 sierpnia, trafił na platformę Max. I jest emitowane po odcinku z tygodnia na tydzień. No a my widzieliśmy już całość, czyli wszystkich sześć odcinków. I powiem Wam, że tak ogólnie to mam z oceną tej produkcji mały problem. Oczywiście, pierwsze, najważniejsze pytanie, które macie brzmi czy drugi sezon Odwilży w ogóle warto oglądać? Moim zdaniem warto, bo tak ogólnie rzecz ujmując, jest to bardzo jakościowa produkcja, scenariuszowo nawet przewyższająca ten poprzedni, pierwszy sezon, bo o ile poprzedniej serii trudno było właściwie cokolwiek zarzucić, ale nigdy mnie jakoś Zbytnio nie zaangażowała, o czym już wspominałam. No to tą drugą ogląda się naprawdę świetnie. Całość jest dobrze skonstruowana pod względem dramatycznym. Nie ma dłużyzn, wszystko się do kupy składa. No i tylko finał, i mam nadzieję, że to nie będzie absolutnie żaden spoiler. Jest taki, że ma się wrażenie, że bez trzeciego sezonu to się w ogóle nie obejdzie. A tymczasem z tego co wiem, chociaż nie wiem, no może się mylę, mogę się mylić. Większych szans na kontynuację w przypadku odwilży raczej nie ma. Akcja tych nowych odcinków znowu rozgrywa się w Szczecinie. Znowu główną bohaterką jest grana przez Katarzynę Wajdek aspirantka Katarzyna Zawieja, która tym razem prowadzi śledztwo w sprawie handlu żywym towarem. W obsadzie obok Wajdy znaleźli się Bartłomiej Kotrzedow, Andrzej Grabowski, Eryk Kulm Jr., Agnieszka Dygant czy. Tomasz Szuchart. Za realizację tych odcinków odpowiada też stara i bardzo sprawdzona ekipa twórców, która pracowała też oczywiście wcześniej przy Odwilży, ale również przy produkcji Watachy. Producenci Bogumił Lipski, Izabela Łopuch i Jonathan Young oraz team scenarzystów Marta i Piotr Szymanek. Reżyserem całości, podobnie zresztą jak w sezonie pierwszym, był Ksawery Żuławski, co oczywiście zagwarantowało serialowi spójność, czyli po prostu na nowe odcinki są bezpośrednią kontynuacją tego, co dostaliśmy dwa lata temu, czyli no, teoretycznie zero zaskoczeń i taka gwarancja, że będzie dobrze, skoro stał za tym tak doświadczony team. Moją uwagę jednak przykuło coś, czego wcześniej nie dostrzegłam przy pierwszym sezonie, no bo stało się to też dopiero dostrzegalne z perspektywy czasu. Mianowicie, że Odwilż była prawdopodobnie planowana jako następca Watachy. Więc co sobie teraz myślicie, że w ogóle jak to, nie? Że przecież to są zupełnie inne seriale. Tam mamy pograniczników, tutaj jakaś policjantka w Szczecinie pływająca łódką. Tam był Rebrow z brodą, tutaj Katarzyna zawieja z córeczką. No właśnie, niby wszystko jest inaczej, ale odwilż jest właściwie jak negatyw w Watachy. Tam, gdzie było zielone pogranicze, mamy również bardzo wyrazisty region geograficzny, nie? czyli polskie wybrzeże. Tam, gdzie był twardy kapitan Straży Granicznej, jest nie mniej twarda policjantka. On był facetem po przejściach, ona jest kobietą z przeszłością. On rozwiązując kolejne zagadki tak naprawdę wciąż stara się dojść prawdy w sprawie, która dotknęła go bardzo osobiście, a Zawieja tak samo odkrywa, że wątki jej się łączą i zaczyna prowadzić śledztwo dużo szersze niż to, którym miała się e, początkowo zajmować, ponieważ dotyczy kogoś jej bardzo bliskiego. Oczywiście możecie sobie tam gadać, że no przecież to jest kwestia gatunkowa, nie? Że w kryminałach zawsze mamy jakieś tam dołujące historie, osobiste zemsty po latach itd., tak Jasne, ale pamiętajcie, że za scenariuszem Watachy i Odwilży stoją dokładnie ci sami ludzie, i naprawdę trudno jest mi uwierzyć w to, że dwa razy napisali to samo, tak zupełnie przypadkiem, naprawdę. Zwłaszcza potem, jak skonstruowany został finał tego drugiego sezonu i jak bardzo on nas prowadzi do kontynuacji, której najpewniej nigdy nie zobaczymy, co akurat dla mnie tutaj jest bardzo, bardzo frustrujące. Mimo wszystko, oczywiście odwilż to nie jest jeden do jednego wataha. Odwilż to jest utrzymany w bardzo mrocznym i poważnym tonie nordika, właściwie nawet Slawik, noir bym powiedziała, którego klimat jest tak dołujący, że aż trudno się w niego w pełni zaangażować. Serio. Oglądając te nowe odcinki myślałam sobie ciągle o innym dołującym serialu kryminalnym, który zrobił na mnie właśnie tak totalnie przygnębiające wrażenie. Kiedyś, nie jakim Pamiętacie w ogóle tą brytyjską produkcję? Tam główną rolę grał Kenneth Branagh, ten serial powstawał w takich czasach dawnych, kiedy Nordic Noir było totalnie na fali. Był też pięknie kręcony, bardzo klimatyczny, no ale miał tak przygnębiający klimat, że mnie osobiście się go po prostu nieznośnie oglądało. Odwilż. Też jest przygnębiająca i jest też bardzo na serio. Pomimo nawet faktu, że czasami ten patos próbują rozbijać dialogami, szczególnie w wydaniu Bartka Kotrzedofa, który grał oczywiście podkomisarza Krzysztofa Trepe. O tym, jak dobrze to jest zagrana postać, mam wrażenie, że już Wam mówiłam w recenzji pierwszego sezonu. To jest moim zdaniem no, no, na serio najbardziej wyróżniająca się postać z całego tego serialu, mimo nawet faktu, że grająca główną bohaterkę Katarzyna Wajda w tych nowych odcinkach w drugim sezonie wypada troszkę mniej blado niż w poprzednich. No bo właśnie, tak jeszcze wracając do porównań, o ile Watacha miała charyzmatycznego rybrowa, nie? O tyle Odwilż ma kompletnie niecharyzmatyczną zawieję. Ja się próbowałam na wszystkie możliwe sposoby przekonywać do tej postaci, ale no nie jestem w stanie tej bohaterki polubić. Zastanawiałam się, czy to się dzieje, ponieważ jest to beznadziejnie napisana postać, czy po prostu jest źle zagrana, ale wydaje mi się, że tutaj akurat chodzi raczej o konstrukcję tej postaci, bo przyglądałam się bardzo uważnie temu, jak prowadzeni są w tym serialu aktorzy przez właśnie reżysera, czyli Żuławskiego i myślę sobie, że ta zerowa emocjonalna ekspresja Katarzyny Wajdy to jest zabieg celowy jak najbardziej. Zwróćcie uwagę, że wszyscy tam troszkę mamroczą, nie? E, oni tam, w sensie aktorzy, gadają tak beznamiętnie, jakby im się po prostu nie chciało mówić, w niektórych przypadkach sprawia to wrażenie naprawdę bardzo ale to bardzo naturalnego dialogu i tutaj mistrzem jest właśnie Kotszew, który mówi też w taki bardzo potoczny, bardzo naturalny sposób. Zawieja też ma takie kwestie, tylko po prostu jej ekspresja jest żadna. No chyba, że w jednej scenie kiedy jest pod wpływem alkoholu, no i wtedy ta rozpiętość troszkę jej się jakoś tam zwiększyła. Najgorzej zgrzyta ta właśnie niska ekspresja w scenach formalnych, czyli na komisariacie, kiedy wszyscy mówią w taki bardzo ugrzeczniony sposób i miejscami te dialogi są po prostu mechaniczne, drażniące są po prostu, chociaż no, wiem, że tutaj się czepiam szczegółów, za to na pewno warto pochwalić kreację Dygant i Szucharta, dla którego granie złola to jest jednak, wiecie, wyjście poza. Grane przez niego zazwyczaj takie dobrotliwe postaci. Po raz kolejny potwierdza się, że warto jest po prostu obsadzać aktorów poza ich typowym castingiem, ponieważ często można dzięki temu uzyskać zaskakująco świeży efekt. No, ale dobrze. To jak to w końcu z tym drugim sezonem od Wilży jest? Bo mówiłam, że mam problem z oceną. E, czy on się udał, czy się nie udał? No, myślę, że się udał jak najbardziej. E, drugi sezon jest nawet, powiedziałabym, lepszy od pierwszego pod pewnymi względami. Historia lepiej nam płynie, dobrze się to wszystko ogląda. Nie ma naprawdę większego powodu, żeby się do tej produkcji jakoś mocno czepiać, ale nie jest to też serial, który miałby szansę, moim zdaniem, Stać się drugą watachą. Tak jak właśnie pewnie planował dawny zarząd HBO Europe, bo brak tej produkcji charyzmy. Poza tym, słuchajcie, Odwilż od początku miała naprawdę strasznego pecha. Pierwszy sezon opóźniła pandemia. Potem przyszły właśnie te zmiany w zarządzie HBO. Fakt, że drugi sezon w ogóle powstał, wynikał głównie z tego, że kiedy ogłoszono, że HBO Europe przestaje produkować w Polsce seriale, to prace nad nowymi odcinkami były już troszkę za bardzo zaawansowane, żeby się z tego wycofać. Potem Odwilż 2 na bardzo, bardzo długie miesiące utknęła w postprodukcji. Miałam pewne nieoficjalne przecieki, że serial był już gotowy, właściwie wiecie, nakręcony, zmontowany, pokolorowany w grudniu 2023 roku, co znaczy, że na swoją premierę czekał ponad... 8 miesięcy. Dlatego troszkę przyznaję, trudno jest mi zrozumieć, dlaczego w ogóle w Max Odwilż drugi sezon zadebiutował pod koniec sierpnia, czyli w czasie kiedy większość osób jest na wakacjach. No, to nie jest najlepszy czas na premierę, nie? Na pewno lepiej by sobie ten serial poradził oglądalnościowo, gdyby wszedł we wrześniu, no i to mi jest rzeczywiście bardzo trudno zrozumieć, no ale być może krył się za tym jakiś bardzo istotny powód, którego ja po prostu... Nie znam. Tyle jeśli chodzi o moją subiektywną ocenę odwilży. No, jak widzicie, ona taka jest niejednoznaczna, bo ja naprawdę uważam, że to jest jakościowa produkcja, dobra produkcja, ale to nie jest produkcja, która bym mnie porwała, to nie jest produkcja, którą bym polecała w pierwszej kolejności, jakbym miała wskazać najlepszy, nowy serial polski, który po prostu, wiecie, odstaje, wyróżnia się. Odwilż się nie wyróżnia, no chyba, że zaczynamy ją oceniać pod kątem właśnie takiego kraftu. Czyli zdjęć choćby na przykład, czy nie wiem, choćby dialogów, bo tutaj to jest dobrze napisane, ale jak mówię, brakuje tej produkcji duszy. Niby rzeczywiście gdzieś tam można ją porównywać z Watachą, ale nie ma do Watachy podjazdu. Dajcie znać, co sądzicie na temat odwilży tego pierwszego odcinka, który w tym momencie jest dostępny. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy Wam się odwilż jeden w ogóle podobała, czyli ten pierwszy sezon. No i wiecie, jeśli się podobało, to lajki, suby i wpadajcie do nas na media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka. Dzięki.